Uwielbiam czas, kiedy biegam, ponieważ kiedy biegnę, jestem tylko ja i moje myśli. I to jest czas na przemyślenia dla siebie, o sobie i o tym, co mnie otacza. Ja nie myślę o tym, gdzie mój krok padnie za 5, 8, 10 metrów. Ja myślę o tym, gdzie on padnie w tym momencie i w tym miejscu. Zarządzanie przede wszystkim poleciłabym moim znajomym z powodu tego, że daje totalny bukiet możliwości. Mamy cudownych wykładowców i są to osoby, które w danym fachu siedzą bądź siedziały. Niesamowicie dobrze widzę to na przykład na zajęciach z finansów, gdzie nasz profesor zajmuje się na co dzień po prostu finansami i on mówi, że tego nawet nie będziemy przerabiać, bo to jest z XIX wieku. Ja wam powiem coś, co przyda wam się teraz i za 5 lat. Nasi profesorowie, wykładowcy rozumieją nas i rozumieją nasze potrzeby, więc to jest dla mnie najlepsze. Na studiach najbardziej podobają mi się ludzie. Przede wszystkim ludzie, bo uważam, że to ludzie tworzą też środowisko i ludzie tworzą kierunek, na którym jestem. I przebywając w środowisku osób, które chcą coś osiągnąć, samemu dąży się do czegoś więcej. Tacy ludzie automatycznie napędzają ciebie, to co robisz, to, że chcesz więcej, to, że próbujesz, to, że wychodzisz poza uczelnię, poza swoje własne jakieś tam strefy komfortu. Kiedy przyszłam tutaj, może nie na pierwszy wykład, ale na któryś z wykładów i wykładowca powiedział, że ja nie oczekuję, żebyście wykuli ten schemat. Ja oczekuję, żebyście go zrozumieli i umieli zastosować, bo ja wiem, że jest XXI wiek i w każdym momencie możecie sobie go wygooglować. Nie ma żadnego problemu. Ważne, żebyście umieli go użyć. Więc to było niesamowite i to do dzisiaj sobie po prostu cenię. To my jesteśmy przyszłością i to my naprawdę możemy wprowadzić jakieś innowacje do naszego przyszłego świata, do jutra.